Dzień dobry. Witam was w kolejnym odcinku na kanale One Navigator jestem Piotr. Posłuchajcie, pojawił się bardzo fajny materiał termoizolacyjny. On już jest od jakiegoś czasu w sprzedaży y, konkretnie na rynku brytyjskim, ale liczę na to, że za niedługo ten materiał się pojawi również w sprzedaży na rynku tutaj nazwijmy to tak europejskim. I o tym materiale termoizolacyjnym chcę wam powiedzieć. Materiał jest dostępny zarówno na Amazonie, jak i na Abaju brytyjskim, być może za niedługo się pojawi gdzieś tutaj też w Europie. Pod filmem dam wam linki do, tych, do tego produktu, tak żebyście mogli go w jakiś sposób sobie znaleźć. Jest kilku producentów, Założę na Abaju przynajmniej oferty dwóch producentów. Jest to naprawdę bardzo fajny i dość interesujący i też niedrogi materiał termoizolacyjny, który możecie zastosować przy budowie swoich kamperów. Zapraszam Was do Drodzy, te materia termoizolacyjne, o którym Wam chcę odpowiedzieć, to jest super fajna alternatywa dla wełny mineralnej. Wiem, że bardzo wielu z Was, wiele osób, które buduje swojego kampera albo budowało już może kampera, zastanawiało się na przykład nad użyciem wełny mineralnej jako izolacji, termoizolacji w swoim kamperze, ale czytało się różnego rodzaju opowieści i bajek w internecie na temat tego, co się może z tym materiałem stać w ścianie tego kampera, że od tego pomysłu odstąpiły. Nie wiem w sumie dlaczego materiał taki jak wołna mineralna, sam ją zastosowany, zastosowany w moim kamperze, świetnie się spisuje, tylko to trzeba wszystko zrobić z gołą i odpowiednio z wymogami technicznymi. A tak na marginesie, jeżeli Was interesuje ta kwestia porównywania materiałów termoizolacyjnych, sprawdzenia, do czego służą, jak się je stosuje, jak je w ogóle porównać między sobą, które są lepsze, a które są gorsze, to tutaj macie pod filmem, jak również tu u góry się zaraz wyświetli link do mojego materiału, do materiału filmowego na ten temat, na temat porównywania materiałów termoizolacyjnych i właśnie w tym, w tym filmie również y, przekazuję wam taką informację na temat y, tak zwanego mitu skraplania się wilgoci w ścianie, y, w ścianie kampera, czy jakiekolwiek inne ścianie, jak również też tam. Tłumaczę, dlaczego takie coś się dzieje i jak, jak sobie z tym tematem radzić, żeby do takiego efektu nie dochodziło. Ale to już jest całkowicie na marginesie. Posłuchajcie. W związku z tym już wracając do tego materiału termoizolacyjnego, o którym chcę wam odpowiedzieć. Niestety, ja na razie znalazłem jedyne oferty, kupna, czy właśnie sprzedaży tego materiału termoizolacyjnego, znalazłem na eBayu Brytyjskim i na Amazonie Brytyjskim. Być może. Być może za niedługo ten produkt, albo może już się pojawił, również w sprzedaży, nie wiem, może na Amazonie niemieckim, może na eBayu niemieckim. jeszcze tego nie znalazłem, a zakładam, że przesyłka z Wielkiej Brytanii, nie wiem ile może kosztować, ale jest do zrealizowania, czy to z Amazona brytyjskiego, czy e-baja brytyjskiego. Natomiast ten materiał termoizolacyjny to jest bardzo fajna ciekawostka. On już jest w Wielkiej Brytanii od kilku lat w ofercie, ale teraz zaczyna być o nim coraz głośniej. Krótko rzecz ujmując, a ja zapomniałem sobie tutaj przygotować jeden, jeden taki przedmiot, ale już dobra, trudno, posłuchajcie, to jest materiał, to jest po prostu poliester, niektórzy producenci tego materiału, bo jest to wykonane jak wełna mineralna, tylko że całość jest, oczywiście też jest zwinięta w rolkę, tak jak wełna mineralna jest w rolce do kupienia, ale ten materiał jest wykonany, tak podają niektórzy producenci, y, z odpadowych butelek z tworzywa sztucznego. Inni znowuż też podają, że to jest poliester. Powiem wam szczerze, tak. Y, domyślam się, że poliester jest na przykład składnikiem y, takich koszulek, prawda? Natomiast z czego są robione butelki, te, w których sobie kupujemy na przykład wodę mineralną, to nie wiem. Nie jestem chemikiem, nie znam się na tym i nie chcę tego wiedzieć. Krótko rzecz mówiąc. Jedni sprzedawcy czy producenci mówią, że to jest y, z butelek stworzywa sztucznego, które otrzymali z odzysku czy tam z recyklingu, a inni po prostu podają, że to jest poliester. Bardzo ciekawy fajny materiał. I posłuchajcie, jeszcze coś, co jest, y, co jest y, ciekawego. A mianowicie istotne w tym wszystkim jest to, że ten materiał jest faktycznie sprzedawany jako materiał termoizolacyjny. To nie jest sprzedawane jako nie wiem, wypełnienie do jakichś tam pustych przestrzeni, jako izolacja, czy tam materiał termo, znaczy jako materiał wygłuszający, to też nie jest materiał, który jest sprzedawany jako, nie wiem, wypełnienie do jakichś koder, czy do czegoś takiego. Posłuchajcie, to jest po prostu materiał termoizolacyjny stosowany w budownictwie. W związku z tym spełnia różnego rodzaju normy, i wymagania technologiczne. Co więcej, producent podaje również jego parametry techniczne. Jednym z, takim, z takich najistotniejszych parametrów technicznych to jest wskaźnik oporu termicznego, czy wskaźnik oporu cieplnego oznaczony z literką R. I ta wełna ma bardzo fajny parametr. Ja znalazłem kilka, kilka opisów i danych technicznych, i tak, a tak co do zasady. Ten wskaźnik R przy tej, przy tej wełnie z tych butelek jest na takim samym poziomie jak wskaźnik oporu termicznego wełny mineralnej. Konkretnie producenci tu podają wskaźnik R, to jest mniej więcej od 2,29 do 2,5. A tak jest przy tym wskaźniku oporu cieplnego, że im wyższa jest ta wartość, tym materiał termoizolacyjny jest lepszy. I z tego powodu jest to bardzo fajna, fajna rzecz. Druga rzecz jest też taka, że jak wiadomo tworzywa sztuczne, no typu właśnie poliester i tak dalej, same w sobie nie wchłaniają w siebie wilgoć. Oczywiście, jak macie taką wełnę mineralną, czy jakikolwiek inny produkt z poliesteru, chociażby taka koszulka, to wiadomo, że on wciągnie w siebie wilgoć, bo po prostu ta wilgoć wejdzie pomiędzy te włókna, jeżeli mówimy o koszulkach. Tak samo materiał te, typu taka wełna z tego poliestru, z tych odzyskanych butelek, ona też w siebie wchłonie wilgoć, ale, bo to jest tylko też kwestia czasu, natomiast styropian, płyty XPS, one też mają w sobie por i też wciągną w siebie wilgoć, to jest tylko naprawdę kwestia czasu. Materiały typu, typu powiedzmy te pianki Armaflex, pianki natryskiwane na ściany, one również z czasem wciągają w siebie wilgoć. Cała rzecz i cała istota konstruowania ścian, ogólnie rzecz ujmując, obojętnie czy to jest kamper, czy to jest budynek, polega właśnie na tym, żeby wykonać tą warstwę termoizolacyjną i na tą warstwę termoizolacyjną nałożyć powłokę przeciwwilgociową, która zabezpieczy tą warstwę termoizolacyjną przed przenikanie wilgoci, przenikaniem wody po prostu do materiału termoizolacyjnego. O tym wszystkim mówię w tym również w tym właśnie filmie. Doktor go wam link, link dałem pod tematem filmowym. Ale co do zasady wracając do tego produktu, bardzo fajna sprawa, bardzo ciekawy temat, tak uważam. Z tego co znalazłem z tej informacji to są to przeważnie rolki po kilka metrów kwadratowych o grubościach około 11 cm. I teraz jest takie pytanie, gdzie stosować w kamperze tego typu materiał? Oczywiście nie wszędzie, no bo nie ma sensu pakować go powiedzmy na sufit czy na te wyższe partie ścian, powiedzmy powyżej poziomu okolice okna i wyżej, dlatego że tam już te głębokości, które mamy do dyspozycji dla nas są dość małe, nawet chyba podejrzewam, w niektórych miejscach są poniżej 11 cm głębokości, a wszystkie materiały termoizolacyjne typu wałny i tym podobne spełniają swoje wymogi, pod warunkiem, że nie będziemy ich, ich ściskali. Natomiast y, świetne są to wypełnienia, jeżeli chodzi o termoizolację kampera, do tej strefy podokiennej, na przykład w samochodach typu Sprinter, Crafter, MAN tam w tych częściach, w tych strefach podokiennych te kieszenie są bardzo głębokie. Ja nie pamiętam w moim, w moim Crafterze ile to jest, ale gdzieś tak na około nawet 15, a może i więcej centymetrów głębokości. Dlatego tego typu materiał termoizolacyjny, jak wygląda, wykonana z, z tego poliestru, jest świetnym materiałem termoizolacyjnym. Ja uważam, że taki, Jej wa wartości tego, tego produktu są na takim samym mniej więcej poziomie, może minimalnie gorszym niż pianki... Zamknięto komórkowej, ona ma lepsze, pianka zamknięto komórkowa ma minimalnie lepsze parametry termoizolacyjne niż wełna mineralna. A skoro ta materia ma porównywalne parametry niż wełna mineralna, no to yy, zakładam, że ta pianka zamknięto komorowa ma troszeczkę lepsze. Ale tam naprawdę to były nieduże, nieduże różnice. Natomiast yy, pianki mają to do siebie, że jak już je tam wpompujecie, to już tam zostają. A w przypadku jakichś przeróbek, i tak dalej, no to trzeba to wyskrobywać, i to jest dość uciążliwe. Natomiast tego typu materiał termoizolacyjny jest bardzo łatwo wymienić. Dlatego na nowy, po prostu, czy ewentualnie przy jakichś przeróbkach go wyciągnąć, coś tam sobie wykonać, zamontować i z powrotem tą wełnę mineralną włożyć do środka i tą ścianę przywrócić do użytku. Także moi drodzy, bardzo Wam polecam tego typu materiał. Poszukajcie sobie w internecie. Tak jak powiedziałem, tutaj pod tym materiałem filmowym macie kilka linków do portalu eBay brytyjski i eBay i Amazon brytyjski tam sobie poczytajcie i poszukajcie wybieście bo tam są jest tak powiedziane kilku producentów aha z tym że jedna taka uwaga są pewnego rodzaju różnice techniczne czy jeżeli chodzi o właściwości takie fizyczne tych materiałów mam tutaj na myśli że są materiały z takim dopiskiem które wam się tu zaraz wyś wyświetli i to oznacza że to jest znaczy to tak, w tłumaczeniu na język polski, tak bardzo prosto to jest nieswędzące, ale ja się domyślam, że chodzi o to, że jest to materiał czy ta wełna w wersji takiej niepylącej, w takiej wersji, gdzie nie będzie Wam drażniła waszej skóry i nie będziecie musieli przy montażu stosować, znaczy nie będzie drażniła skóry, więc nie będzie tego efektu swędzenia. I też nie będziecie przy montażu musieli stosować środków ochrony dróg tych górnych dróg oddechowych, czyli po prostu krótko rzecz mówiąc, masek. I zastanówcie się nad tym materiałem i naprawdę nie bójcie się tego typu materiału stosować w tych w waszych kamperach. Jest tylko jeden istotny warunek, tam do środka po prostu nie ma prawa się dostać woda. A nawet jak się dostanie, a to znaczy jeżeli się dostanie, to już nie ma znaczenia, jaki ta materiał sobie wsadzicie. Steropian, piankę, styrodur, płyty PIR, y, ArmaFlex i jeszcze sam nie wiem co. Y, każdy z tych materiałów jest porowaty, każdy z tych materiałów jest w stanie w jakimś stopniu na sobie, albo w łączeniach między nimi, za, zatrzymać y, tam troszeczkę wody i te procesy butwienia wody i ewentualnej korozji, tych źródeł korozji, tak czy siak będą. Więc podstawą Podstawą budowania ścian jest niedopuszczanie do tego, żeby wilgoć weszła do środka tej ściany. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam was serdecznie. Hej, hej cześć.